Przerwana ostatnio 14. sesja Rady Powiatu w Kutnie rozpoczęła się głosowaniem nad kandydaturą Edyty Ledzion na stanowisko członka zarządu powiatu. Kandydaturę Ledzion wysunął starosta powiatu po rezygnacji z tego stanowiska Zbigniewa Filipiaka. W trakcie głosowania salę opuściła część opozycji. Głosów ogółem oddano 12. Ważnych 12, nieważnych 0. Za wyborem 9 głosów. Przeciw wyborowi 2 głosy, wstrzymał się 1 głos. Wobec powyższego na funkcję członka zarządu powiatu w Kutnie wybrana została pani Edyta Ledzion. Ledzion została wybrana większością głosów na stanowisko i mogła zasiąść obok członków zarządu powiatu. Poza tym rozszerzono porządek obrad m.in. o kolejne zmiany w składzie osobowym, co wiązało się z kolejnymi głosowaniami. Na przewodniczącego komisji rewizyjnej na wcześniejszej sesji nie było akceptacji kandydatury Konrada Kłopotowskiego. Do funkcji przewodniczącego komisji rewizyjnej zgłoszono Wojciecha Ziółkowskiego, który notabene zgłosił wniosek o wykluczenie go z Komitetu Obywatelskiego. Nie zgodził się również, by brać go pod uwagę na to stanowisko. Dlaczego? Zarząd powiatu planuje prywatyzację szpitala. Takie przemysłowy doszło, nie wiem, czy to jest prawda. To znaczy sprzedaż 51% udziałów szpitala w prywatnej spółce. W związku z czym ja w takim cyrku nie chcę uczestniczyć. Dziękuję bardzo. Wobec braku kandydatów do głosowania ostatecznie nie doszło, ale to nie koniec głosowań. Na stanowisku wiceprzewodniczącego Rady Powiatu był do tej pory wakat. Zgłoszono kandydaturę radnej Prawa i Sprawiedliwości Jolanty Pietrusiak. Swoją wyważoną postawą pokazała, że jest jak najbardziej odpowiednią osobą, odpowiedzialną radną i dlatego moja propozycja, aby zajęła stanowisko wiceprzewodniczącego Rady Powiatu w Kutnie. Pani Jolu, czy pani się zgadza? Jest to dla mnie zaskoczenie, ale przyjmuję tę propozycję. Pietrusiak uzyskała 12 głosów za i 2 przeciw. Wobec tego została nową wiceprzewodniczącą Rady Powiatu w Kutnie.